W niedzielę w Lubaniu druga tura wyborów burmistrza. Obaj kandydaci chętnie zgodzili się odpowiadać na nasze pytania, a zadawać je będę ja i Tomasz Kozłowski, dziennikarz Gazety Wojewódzkiej i Wrocławskiej. Mam nadzieję, że debata pokaże prawdziwe twarze obu kandydatów i, co najważniejsze, pomoże Lubaniakom w wyborze. Zasady debaty są proste. Który z panów odpowiadał na pytania będzie pierwszy, wylosowaliśmy przed programem. Na każdą odpowiedź mają panowie po 30 sekund. Ja pilnuję czasu, po tym czasie będę brutalnie przerywać. Zaczynamy od pana Słowińskiego. Jakie jest pana zdanie na temat budżetu obywatelskiego? Czy Lubań stać na wydatki niejako wymyślone przez mieszkańców? To może się zdarzyć zupełnie jakieś widzimisię. Na początku chciałbym powiedzieć dzień dobry wszystkim widzom i miło mi, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej debacie. Jeżeli zaś chodzi o budżet obywatelski, to chcę powiedzieć, że jest to bardzo dobry pomysł. W praktyce w Lubaniu od 4 lat już realizowany. Wszystkie remonty dróg, place zabaw, place rekreacji, między innymi imprezy kulturalne, imprezy sportowe, oświetlenia nowych dróg. To wszystko są inwestycje, które realizowane są i wynikają z wniosków naszych mieszkańców. Jeżeli jednak Rada Miasta zdecyduje, że pod taką nazwą należy wyasygnować pieniądze, jestem jak najbardziej za budżetem obywatelskim. Oczywiście, absolutnie tak. Jest to część mojego programu wyborczego. O tym w nim mówię. Mi się wydaje, że bardzo ważne jest to, aby mieszkańcy mieli wpływ na coraz większy wpływ na wydatkowanie pieniędzy. To są ich pieniądze i to tak naprawdę oni wiedzą najlepiej, co trzeba zrobić. Oczywiście tutaj pan burmistrz mówił o konsultacjach, o pytaniach do mieszkańców, natomiast najważniejsze jest włączenie mieszkańców już na podstawie planowania do uczestnictwa i do wybierania tych inwestycji, które są najważniejsze. Musimy pamiętać o tym, że mieszkańcy najlepiej wiedzą, co trzeba zrobić i oni są do tego najlepiej przekonani. Oczywiście oni przekazują te informacje radnym, ale tak naprawdę to powinni wiedzieć mieszkańcy, co trzeba zrobić, bo to są ich pieniądze. Pytanie od Tomka. Dzień dobry panom. Ja chciałbym zapytać o taki twór, który istnieje w Lubaniu, nazywa się Społeczny Komitet Obrony Bezrobotnych. Czy według panów taki twór w takim wydaniu, czyli w tak duży sposób angażujący się politycznie w sprawy miasta, jest potrzebny dla Lubania? W ogóle moim zdaniem nie można rozpatrywać, czy taki twór jest potrzebny, czy niepotrzebny. To jest organizacja społeczna, jest to grupa ludzi, którzy podejmują pewne działania, na przykład zbierają żywność, współpracują ze szkołami, rozdysponowują tą żywność. I tutaj, że zajmują się również sprawami politycznymi, ale pamiętajmy, że to są sprawy żywotne dla miasta. Jest masę stowarzyszeń, które zajmują się polityką, czyli wystawiają do rady swoich kandydatów, którzy biorą udział w wyborach, którzy politycznie zabierają głos. I tutaj w ogóle dla mnie nie jest problemem. Nie można współpracować z pewnymi grupami ludzi tylko dlatego, że ich się lubi czy nie lubi, tylko ta współpraca powinna być z wszystkimi. Jeżeli jest inicjatywa społeczna, jeżeli pewne osoby chcą współpracować, chcą robić coś dla miasta, chcą się samoorganizować, to na pewno jest to bardzo dobre. Każda organizacja społeczna, każda organizacja z sektora tak zwanego pozarządowego jest w Lubaniu potrzebna i bardzo mile widziana, co zresztą widać na istniejącym z mojej inicjatywy inkubatorze organizacji pozarządowych. Każda z tych organizacji wnosi jakąś nową jakość, jakieś nowe spojrzenie na rzeczywistość lokalną. Co do SKOB-u mogę powiedzieć tylko tyle, żeby szef tego stowarzyszenia bardziej zajął się swoim statutową działalnością, a może mniej zaangażował się w działalność polityczną.
i bardziej był obiektywny w ocenie działań, które podejmuje lokalny samorząd i burmistrz. Zostajemy przy panu Słowińskim. Teraz pytanie ode mnie. Partie w samorządzie, tak czy nie? Absolutnie nie. To mieszkańcy mają decydować o tym, co dzieje się w lokalnym samorządzie. Ja może tylko powiem, że mieszkańcy powinni o tym decydować, a nie politycy z Warszawy, którzy mają pewne swoje ograniczenia i perspektywę zupełnie inną, jeżeli chodzi o patrzenie na sprawy lokalne. Sam od lat 20 reprezentuję lokalny komitet wyborczy, lokalne stowarzyszenie, które niezmiennie cieszy się dużym poparciem mieszkańców naszego miasta. I czas stop. To samo pytanie do pana Konrada Rawińskiego. Musimy wyjść od tego, co to jest partia polityczna. Partia polityczna to jest grupa dobrowolnie zrzeszonych osób, która ma pewien program i którego chce realizować. Mówienie o tym, że w Lubaniu są stowarzyszenia, które nie są partiami politycznymi, tak naprawdę to są lokalne partie polityczne, bo one biorą udział w życiu publicznym, bo one, jak tutaj na przykładzie było, są burmistrzami. W związku z tym są to organizacje polityczne. Natomiast wmawianie, że ktoś z Warszawy decyduje, co będzie w Lubaniu, jest po prostu niedorzecznością. Jak sobie Państwo to wyobrażają, żeby politycy z Warszawy podejmowali decyzje w Lubaniu? To jest niedorzeczność. Pytanie od Tomka. Czy Lubań dostatecznie wykorzystuje swoje położenie? Chodzi mi tutaj o położenie przy drodze krajowej nr 30, autostradzie A4, a także bliskość granicy z Niemcami i Czechami. Czy w tej kwestii można coś jeszcze więcej zrobić? Mi się wydaje, że w tej ostatniej kadencji absolutnie nie wykorzystuje tej szansy. Nie ma żadnej promocji skierowanej na zewnątrz. Promocja skupia się na przekazywaniu informacji o burmistrzu i o tym, co on robi. Natomiast nie ma żadnych materiałów dotyczących wyjścia na zewnątrz i pokazania Lubania, że takie miasto istnieje, żeby choćby przyciągnąć inwestorów. Takim przykładem może być fakt, że ostatnio byliśmy na takiej konferencji gospodarczej, gdzie rozdawaliśmy ulotki, gdzie promowaliśmy nasz powiat. Z Lubania otrzymaliśmy wydawnictwa promocyjne, które zostały opracowane jeszcze przeze mnie w 2008 roku. Do tej pory nic takiego nie zostało wydane. Panie redaktorze, zawsze można zrobić więcej. W nowej strategii, którą przygotowaliśmy, bardzo mocny akcent stawiamy właśnie na te zadania, które mają wzmocnić wykorzystanie atutów, o których pan wspomniał. Mówimy tu między innymi o terenach przyplanowanej zachodniej obwodnicy miasta. Oczywiście również chcemy wzmocnić tak zwany marketing terytorialny po to, żeby zatrzymać tutaj i tak istniejący ruch turystyczny, żeby ci ludzie chcieli zostać choć na chwilę w samym Lubaniu. Niebagatelne jest również to, aby wykorzystać potencjał, jaki drzemie na przykład na Kamiennej Górze, w samym parku i w otoczeniu tego parku. To jest dla nas po prostu strategia. Moje pytanie. Jak przez minione 4 lata układała się osobista współpraca między panami? Czy są między wami jakieś animozje, żale? Czy mijając się na ulicy podajecie sobie dłonie? Pan Słowiński. Podawanie ręki nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Oczywiście tak. Jeżeli zaś chodzi o współpracę, no to ja staram się współpracować z każdym, któremu zależy na dobru miasta i jego mieszkańcom. Zaś jeżeli chodzi o współpracę na linii powiat-miasto, ona układała się w ostatnich 4 latach bardzo dobrze. Problem polega tylko na tym, że mój kontrkandydat tak naprawdę, co widać po obecnej kampanii, negatywnej kampanii, nie zaakceptował wybór, który dokonali mieszkańcy miasta 4 lata temu. Pan Rawiński. Najpierw odpowiem na ten ostatni zarzut. Nie prowadzimy żadnej negatywnej kampanii. To jest nieprawda. We wszystkich naszych materiałach piszemy tylko i wyłącznie prawdę. Wszystko jest do sprawdzenia. Także jest to nieprawda. Jeżeli chodzi o współpracę, to oczywiście podajemy sobie rękę, rozmawiamy. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, ja jestem zastępcą burmistrza, a mój kontrkandydat jest burmistrzem. W związku z tym on kontaktuje się bardziej ze starostą, a ja, jeżeli mam jakieś sprawy do Urzędu Miasta, to dzwonię do wiceburmistrza. Także tutaj są te rozmowy na tym poziomie.
Tomek? Jakby panowie mogli określić w dwóch, trzech zdaniach, jaki był Lubań za Konrada Rowińskiego, a jaki był Lubań za pana Arkadiusza Sulińskiego? Myślę, że za mojej kadencji było wszystko zaplanowane. Były to decyzje strategiczne, wieloletnie, gdy każdy miał, wiedział, co ma robić. Dzięki temu osiągnęliśmy, że wykraczały one poza jedną kadencję, osiągnęliśmy wiele, choćby odbudowując tret, starówkę, budując oczyszczalnie ścieków, basen. Były to duże inwestycje. Natomiast w tej chwili widzę takie działanie z dnia na dzień, taki chaos. Na przykład jeżeli widzę fontannę, tak, i w styczniu nie ma jeszcze w budżecie, a w marcu już zaczynamy robić fontannę i ją modernizować, no to coś jest nie w porządku. Są to działania ad hoc. Gdy ktoś coś powie, to to robimy. Na drugi dzień już jest zmiana planów i zmiana koncepcji. Musimy kończyć. Pan Sulinski. Każda ocena będzie oceną oczywiście subiektywną. Ja może przypomnę nam tylko rok 2010, Lubań rozkopany, zimowy, smutny, mało dynamiczny, mało energiczny. To Lubań za Konrada Rowińskiego. I ostatnie 4 lata, gdzie bardzo duży entuzjazm społeczny, kolorowy, tłumny przy różnych imprezach kulturalnych, imprezach sportowych, bardzo, powiedziałbym, zaangażowany poprzez stowarzyszenia, szkoły i inne jednostki, które realizują cel publiczny, jakim jest działalność na rzecz miasta. Taki jest Lubań za Słowińskiego. Okej, dziękuję. Konkretny pomysł na przyciągnięcie inwestorów do Lubania bądź w jego okolice. Co trzeba zrobić, aby zachęcić przedsiębiorców, również tych miejscowych, do inwestowania, do zatrudniania ludzi? Oczywiście tych działań to nie jest jakieś jedno działanie, tych działań jest bardzo dużo. Po pierwsze, przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenie działek, ale najważniejsze, żeby ściągnąć inwestora, jest rozmowa i pomoc temu inwestorowi. To właśnie inwestor oczekuje wsparcia, zwłaszcza ten, który przychodzi z zewnątrz. On oczekuje, że pokaże mu się drogę, do kogo można pójść, jak można przyspieszyć wydawanie decyzji, jak można załatwić szybciej przyłącze energetyczne itd., itd. Poza tym jest to również sprawa stworzenia takiej atmosfery i miasta, w której przedsiębiorca chciałby działać, chciałby mieszkać, chciałby się osiedlić. To jest również bardzo ważne. Czyli... Czas, stop, dziękuję. Pan Słowiński. Przede wszystkim uzbrojenie tych terenów, którymi miasto jeszcze dysponuje, opracowanie i promocja wspólnej oferty inwestycyjnej miasta i gminy wiejskiej. Lubań to jest integrowanie naszej lokalnej przedsiębiorczości, co czynimy między innymi poprzez Radę Gospodarczą oraz przede wszystkim aplikowanie o nowe środki z Unii Europejskiej, na przykład na tak zwane klastry przedsiębiorczości. I podkreślam jeszcze potencjalne wykorzystanie Kamiennej Góry jako tego miejsca, które docelowo ma przynieść rekreację, ale również nowe miejsca pracy. Obaj panowie znacie Lubań na wylot. Czy według panów jest jakiś problem w Lubaniu, który dotyczy mieszkańców, który od wielu lat jeszcze nie został rozwiązany i po prostu nie pozwala on mieszkańcom na swobodne życie, swobodne mieszkanie w Lubaniu? Na pewno takie 3 problemy bym zdiagnozował. Pierwsze to są niewystarczająca ilość miejsc pracy. Drugim problemem są niskie zarobki. Trzecim problemem jest brak tanich mieszkań, szczególnie dla ludzi młodych. To są 3 główne problemy, które tak naprawdę trapią Lubań. Podobnie wysokie bezrobocie. Tutaj trzeba zrobić wiele, aby stworzyć nowe miejsca pracy. Myślę tutaj o inkubatorze przedsiębiorczości i bliższej współpracy ze strefą ekonomiczną. To jest bardzo ważne. Trzeba również promować i próbować uderzyć do na przykład ambasad, do radców handlowych, do państwowej, do instytucji państwowych, które mają wpływ na przyciąganie inwestorów. Bez tego będzie bardzo, bardzo trudno. Brakuje budownictwa socjalnego, ponieważ i brak rozwoju budownictwa, to wysoko budownictwa społecznego, to w ogóle stanęło. Tutaj ta pomoc powinna być... Ta stop, dziękujemy. No. Załóżmy, że jest poniedziałek po wyborach. Wyniki znane są od razu. Z kim koalicja w Radzie? A jaki układ jest nie do przyjęcia?
To znaczy tak, ja swoją pracą dowiodłem, że potrafię współpracować z wszystkimi i tutaj nie ma osób, z którymi nie mógłbym współpracować. Dla mnie polityka w działaniu konkretnym w ogóle się nie liczy. Tutaj musimy działać i szukać jak najlepszych rozwiązań, które będą korzystne dla Lubania. Dlatego zakładam współpracę ze wszystkimi, którzy chcą współpracować. Zawsze mi się to udawało, nigdy z tym nie było żadnych problemów. Po wyborach w pierwszej turze wiemy o tym, że radni z mojego komitetu stanowią większość, która pozwala na podejmowanie samodzielnie decyzji, ale oczywiście nie chcę się ograniczać do tych 11-12 radnych, tylko składam ofertę każdej osobie będącej obecnie w Radzie, która chce pracować na rzecz dobra miasta i jego mieszkańców, bo wybory wyborami, a praca później na rzecz rozwoju miasta to odrębna już zupełnie sprawa. Także każdym, któremu zależy na dobru miasta. Kończymy. Ja też chciałbym dodać o tą przyszłość powyborczą. Załóżmy, że któryś z panów wygrywa. Jakie będą pierwsze decyzje pana Rowieńskiego i pana Słowińskiego na stanowisku burmistrza? Czy te decyzje to będą dotyczyły szkolnictwa, może inwestycji, a może będą to ważne decyzje personalne? Pierwsze to będzie oczywiście spotkanie się z naczelnikami, z kierownikami wszystkich jednostek, żeby zinwentaryzować stan obecny. Natomiast pierwszą takim głównym działaniem będzie utworzenie planu na całe 4 lata. Tam jakie inwestycje, jakie zadania będziemy wykonywali, jak można wykorzystać w pełni środki unijne, bo to jest ostatnia szansa. Także przygotowanie takiego dokumentu, czyli planu działania na 4 lata w oparciu o strategię, która gdzieś zaginęła, będzie moim takim pierwszym głównym zadaniem. W moim przypadku to jest oczywiście złożenie projektu rozwoju strategii miasta Lubania na kolejne lata i przedłożenie im tej strategii radnym Rady Miasta. Również zmobilizowanie wszystkich jednostek na realizację zadań, które tam zostały zapisane, no i sporządzenie dokumentacji w celu aplikowania o środki Unii Europejskiej, które niebawem się pojawią. To są 3 główne cele, które stawiam sobie zaraz po wyborze na burmistrza miasta Lubania. Mieścił się pan w czasie. Ostatnie pytanie ode mnie. Pana zdaniem, co burmistrz Słowiński zrobił źle, a co dobrze? I pana zdaniem, co wicestarosta Rowiński zrobił źle, a co zrobił dobrze? Ja myślę tak, że tutaj błędnych decyzji było wiele, zaczynając od roku 2011, gdzie podwyższono jednorazowo czynsze w mieszkaniach komunalnych o 40%, spór z kopalnią bazaltu, dzięki której 100 osób straciło pracę, a miasto 70 tysięcy, wysokie opłaty za wywóz odpadów, gdzie jest Gorzelec oddalony o 24 kilometry. Mieszkańcy płacą taniej niż w Lubaniu, mimo że oni dowożą śmieci. Likwidacja stołówki szkolnej, która wydawała jeszcze 2 lata temu 500 posiłków, w tym 300 dla dzieci. Także tych przykładów można by mnożyć. Pana zdaniem, co wicestarosta Rowiński zrobił źle, a co dobrze? Oczywiście ocena każda jest oceną subiektywną. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o ocenę działalności pana Rowińskiego jako wicestarosty, no to jest ocena, którą dokonać powinien starosta i Rada Powiatu, ale pośrednio tą ocenę dokonali wyborcy. Ja tylko przypomnę, że pan Rowiński startował do powiatu z pozycji wicestarosty na listach Platformy Obywatelskiej i bardzo słaby wynik Platformy Obywatelskiej w całym powiecie jest między innymi efektem pracy pana Rowińskiego na stanowisku wicestarosty. I to jest największa czerwona kartka, jaką otrzymał wicestarosta Rowiński. To wszystko z naszej strony. Teraz część na moim zdaniem najciekawszą część programu. Panowie zadają sobie po 3 krótkie pytania i 30 sekund na odpowiedź. Który z panów zaczyna?
Ja tylko ad vocem, że zapomniał pan powiedzieć, że zostałem wybrany radnym powiatowym, także z tym zaufaniem do mnie nie jest aż tak źle. Pierwsze pytanie to, czy z budżetu miasta nie było stać na te 200 tysięcy rocznie, żeby utrzymać stołówkę szkolną. Większa kwota w tym samym okresie została przeznaczona do Łużyckiego Centrum Rozwoju. Stworzony tam został specjalny oddział promocji, który zajmuje się głównie pana promocją. Czy nie szkoda panu tych 300 dzieci i 200 dorosłych, którzy korzystali z tej stołówki? 30 sekund na odpowiedź. To bardzo krótki czas. Ja bardzo bym prosił, jeżeli można na troszeczkę, jeżeli jest obszerniejsze pytanie. To będzie mógł się pan odgryźć pytanie. Ustalaliśmy zasady. Dobrze, więc powiem tak, bardzo króciutko. Po pierwsze, te 200 osób, o których pan wspomina, dalej otrzymuje posiłki w centrum miasta przy ulicy Grunwaldzkiej. Dzieci, które korzystały z tej stołówki, nie muszą już chodzić do tej stołówki, tylko mają rozdawane posiłki w szkołach, które są jeszcze te posiłki specjalne do tych szkół dowożone, więc nie muszą obawiać się tego spaceru w jedną i w drugą stronę. Ponadto wy wydaliście na remont tej stołówki 600 tysięcy złotych, co w tamtych warunkach dawało nam możliwość zbudowania trzech domów jednorodzinnych, a my dzisiaj przy remoncie tej stołówki, którą wykonuje ZGIUK, z zaboazerii wyciągamy martwe ptaki, nie ma kanalizacji deszczowej, dach przecieka i pytanie tylko, czy na pewno te pieniądze poszły na tą stołówkę. Czas stop, pytanie zadali pani Arkadiusz Słowiński. Jeżeli jesteśmy przy infrastrukturze danych obiektów, chciałbym zapytać pana burmistrza, co powodowało, że przez kolejne 12 lat, kiedy był pan burmistrzem, nie dokonywał pan remontów budynku Miejskiego Domu Kultury, co powoduje, że dziś ten budynek jest bardzo mocno zdegradowany i wymaga ogromnych nakładów, aby doprowadzić go do stanu, który służyłby mieszkańcom miasta jako MDK. To znaczy, wie pan, zawsze jest problem z wyborem inwestycji, zawsze jest problem z rozdziałem pieniędzy i po prostu Dom Kultury jako jedna z inwestycji czekał na swoją kolej. Proszę przypomnieć, że odbudowaliśmy miasto, zrobiliśmy wiele olbrzymich inwestycji, został poprawiony amfiteatr, boisko i po prostu amfiteatr i po prostu Dom Kultury czekał na swoją kolej. Natomiast jest możliwe w tej chwili ze środków unijnych jego remont i jeszcze oczywiście jest tam dużo do zrobienia, ale nie jest on aż w takim złym stanie, co można się przekonać, że grozi zawalenie. Czas stop. Dlatego, że przez ostatnie 3 lata my tam trochę pieniędzy włożyliśmy. Dlatego nie jest. Zawsze trzeba wkładać w konserwację, to konserwować trzeba. Teraz zawsze. Pan Robiński zadaje pytanie. Mówił pan, po pierwsze, to nie jest prawdą to, co pan mówi, to jest właśnie wasza negatywna kampania, to, co pan tutaj zasugerował, że nie wiadomo, czy na to pieniądze poszły i to jest pomówienie i proszę takich rzeczy nie mówić, bo pan kłamie. Po drugie, to chciałem zadać pytanie związane ze strategią. Mówił pan sam o niej, tylko że ta strategia była opracowywana przez 2 lata, w latach 2012-2013 i znikła. Jest to strategia na lata 2014-2020 i została schowana do szuflady, choć powinna być uchwalona rok temu. I w związku z tym moje pytanie, dlaczego wykorzystał pan tą strategię, zawierając jej treści do swojego programu, bo tam między innymi był na przykład Park na Kamiennej Górze, czyli skopiował pan to, co ludzie inni wymyślili. Przypominam, nie wygłaszamy expose, zadajemy pytania. Nie, to jest takie pytanie, ale musiałem troszeczkę objaśnić, o co chodzi. Króciutko, my pofatygowaliśmy się i zapraszaliśmy naprawdę liczne grono mieszkańców miasta do tego, żeby uczestniczyło w warsztatach, które miały wypracować najlepsze zadania na rzecz naszego miasta w tej przyszłej strategii na lata 2014-2020. W tych, powiedziałbym, warsztatach strategicznych uczestniczyli nie tylko zwykli mieszkańcy Lubania, tacy, którzy po prostu z zainteresowania przychodziły również stowarzyszenia, przychodziły również różne grupy działające na terenie
miasta. Tych zadań było naprawdę sporo zgłoszonych. Zrobiliśmy również warsztaty podsumowujące, nawet dwukrotnie, po to, żeby zapoznać wszystkich, którzy redagują tą strategię z pracami. I ta strategia w grudniu zostanie przedłożona w Radzie Miasta nowej kadencji, bo to ona będzie władna do tego, aby decydować o losach miasta przez kolejne 4 lata. Ja, jeżeli mogę, to chciałbym zadać takie pytanie. Dlaczego nie kandydował Pan z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, a w drugiej turze szuka Pan teraz poparcia w osobach Pani Ewy Kopacz, dwukrotnie bywał tutaj, jak zupełnie rozumiem przypadkiem, Pan Grzegorz Schetyna? Nie przypadkiem. Proszę Państwa, tak, nigdy nie ukrywałem, że należę do Platformy Obywatelskiej. Z Platformy zostałem wybrany jako radny powiatu. Natomiast było to spowodowane zmianą ordynacji wyborczej, która wprowadziła w gminach okręgi jednomandatowe, czyli nastawienie na ludzi. Nie ma już list, na które się głosuje, tylko są poszczególne osoby. Uważałem, że nie trzeba się ukrywać za żadnymi partiami, za komitetami, przybierając różne nazwy, tylko że będzie to najbardziej czytelne. Jeżeli wybieramy nazwiska, proszę bardzo, nazywam się Konrad Rowiński, odpowiadam za to, co zrobiłem, za to, co chcę zrobić. Koniec, proszę na pytanie. Przed chwilą co innego mówił Pan, odpowiadając na pytanie dotyczące działalności partii politycznych. Samorządu. Te kwestie wyjaśnią Panowie sobie poza anteną. To jest temat rzeka, partie polityczne w samorządzie. I jeszcze raz mówię, musimy rozróżnić to, co jest na szczeblu gminy i dopasować to do ordynacji wyborczej, która jest w tej chwili, ale proszę mnie przerywać. Natomiast co innego jest, na przykład są wybory do sejmiku, gdzie są ugrupowania i są partie polityczne, gdzie są listy, nie mówiąc już o parlamencie czy innych wyborach. Czyli dla każdego coś miłego. Jak ktoś inny pyta, to odpowiada Pan, że partie są polityczne? Nie rozumie Pan. Nie będę przerywać, bo robi się ciekawie. Ja mówię o specyfice pewnych wyborów. Musi Pan zauważyć różnicę pomiędzy wyborami do Rady Gminy, a na przykład do sejmiku. Do Rady Gminy wszyscy znają osoby, na które głosują. No muszę Panu tłumaczyć, bo Pan nie rozumie. No jak Pan rozumie, to czemu Pan zadaje takie pytania? Dobrze, resztę tych kwestii wyjaśnią Panowie sobie poza anteną. Ostatnie pytanie. No tutaj mieliśmy już tego przykład, ale dlaczego Pan wprowadza opinię publiczną w błąd, na przykład, że zmalało zatrudnienie w urzędzie, wśród urzędników, natomiast w rzeczywistości w roku 10 było ich 65, a w tej chwili jest 77, więc nie zmalało o 11 osób, jak Pan podaje, tylko wzrosło o 12 osób. A wiedział Pan doskonale, podając tą manipulację, że 23 pracowników to byli pracownicy na robotach interwencyjnych i to byli robotnicy, którzy sprzątali i porządkowali miasto. Nie byli to urzędnicy. To była moim zdaniem manipulacja. Jeżeli mogę, to mam wrażenie, że Pan Konrad cały czas wygłasza ekspozę, a nie chce zadać konkretnych pytań. Jeżeli mogę, to bym prosił o to, żeby dać mi jednak trochę więcej czasu na odpowiedź. Po pierwsze, proponowałbym, żeby zmienił Pan informatora co do tak zwanego ilości zatrudnienia z końcem, kiedy Pan odchodził w Urzędzie Miasta, bo to nie jest żadne 66 pracowników, tylko tak jak napisaliśmy to w naszej informacji w biuletynie, było to 88 pracowników. Ale z robotnikami interwencyjnymi. Plus dodatkowo robotnicy interwencyjni, dlatego że robotników interwencyjnych nie można liczyć jako etatów urzędniczych. Niech Pan nie opowiada jakichś absurdów. Tych 88 pracowników Pan zatrudniał, plus dodatkowo 20 pracowników na tzw. robotach publicznych. Teraz dane są wprost precyzyjne. Zatrudniamy 77 urzędników na etatach urzędniczych. I to jest odpowiedź na Pana. I na tym skończymy, bo czas nam się... Ale tylko sprostuję, skąd mam jest to, tym dane. Informatorem, dobrze. Ale jeżeli można, Panie Redaktor, tym informatorem, który podał stan tego zatrudnienia w roku 2010, był Pan, Panie Burmistrzu, i te dane są wzięte z raportu o stanie miasta, który został opracowany za rok 2010 i podpisany przez Pana w roku 2011. Panowie, bo mi widzowie zarzucą, że nie panuję nad Wami. Proszę
pana Tadeusz Słowiński. Jeżeli mogę odnieść, ja przypomnę tylko, że raporty o stanie miasta pokazują, które pan przygotowywał, między innymi, że jak się sesje odbywały Rady Miasta w kolejnych latach, to w ciągu kadencji potrafiło tych sesji być 12-13. Tak wskazywały raporty, które pan przygotowywał, kiedy zawsze wiadomym jest, że sesji Rady Miasta jest około 50, więc rzetelność danych w raportach, które pan opracowywał, jest po prostu bardzo niska. Ale ja mam teraz... Bardzo proszę, kończymy, bo mamy ograniczony czas antenowy. Dlaczego wprowadzał pan opinię publiczną w Lubaniu oraz radnych w błąd co do możliwości aplikowania o środki na wyremontowanie basenu na Kamiennej Górze? Znaczy nie wprowadzałem mieszkańców w błąd, ponieważ takie możliwości były. Dobrze pan zna całą sprawę. Oczywiście, bardzo było dobrze, to, ale mógłby pan... No, tak, no, bardzo proszę. Nie mam szansy na odpowiedź, bo pan mi przerywa. Aplikowaliśmy, spodziewaliśmy się dofinansowania 85%. Niestety było bardzo dużo wniosków i dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 40%. W związku z tym musielibyśmy dopłacić do tego basenu 8 milionów złotych, co nie było kompletnie możliwe, ponieważ wykraczało to poza możliwości finansowe miasta i to jest cała tajemnica. Gdybyśmy dostali 85% dofinansowanie, basen by był dzisiaj. Kończymy definitywnie. Bardzo przepraszam, ale no, czas antenowy się liczy. Poza tym umawialiśmy się, że będziemy się trzymać tego czasu. Dziękuję panom. Mam nadzieję, że pomogliśmy widzom w wyborze. Rozmowa była dziarska, jak na dwóch mężczyzn osiadłych i doświadczonych w samorządzie przystało, z charakterem. Także ja panom bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję. Dziękujemy widzom, że nas wysłuchali. Dzięki, Tomku. Szanowni Państwo, już po debacie wyborczej. Trzeba przyznać, że miejscami było gorąco. Kandydaci rozjechali się do swoich komitetów, aby kontynuować ostatnie dni kampanii. Mam nadzieję, że nasza debata pomoże Państwu w wyborze 30 listopada. Lubaniacy wybiorą swojego burmistrza. Ilona Parejko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.